Hej, hej, witam serdecznie, z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Farming Simulator 22 na Old Baileron. A dzisiaj na tapecie mamy... Właśnie, mamy chwasty, które trzeba będzie usunąć z tego pola. Widać, nie są jakieś wielkie. Ledwo, ledwo je widać. Tym bardziej w tej tutaj... w tej uprawie, czyli w sorgo. Masakra, zobacz. Ledwo, ledwo je tu widać. Ale naprawdę, ja chyba zrobię jakiś odcinek ze wszystkimi tutaj, jak to powiedzieć, fazami wzrostu. O, tak. No dobra, co? Opuszczamy i lecimy. Zobaczmy, jak to wygląda. Ale się to fajnie kładzie, zobaczcie. Animacja mega to wygląda. Mogłem co prawda wziąć opryskiwacz i opierdzielić to opryskiwaczem, ale szczerze mówiąc, no nie byłoby zabawy. A po drugie, chciałem to zobaczyć właśnie animację, jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o ten sprzęt. No i kurde, jest super. Jest mega. Dobra, będziemy sobie tak latać. To jest z powrotem. Później może... Pewnie też zapytacie, czemu ja mam tylko 9000? No musiałem naprawić... traktor. Maseja. On jest już... Miał już tam chyba z 60%. Jest bardzo, bardzo mało. Ale powiem wam, że tak kurde... No tutaj ledwo, ledwo widać te chwasty. Nie, ciężko je tak kurde patrzeć. Nie wiem, czy to jechać bardziej tak właśnie tutaj, o. Chyba tak z bliska będę jechał, bo może by to widział. No szału nie ma, z tym. Trawa jeszcze też będzie już lada moment do zbioru. Szkoda, że to jakoś, nie wiem, no nie widać za bardzo, gdzie to było jechane, a gdzie nie. To nie? No nie, nie widać za bardzo. Chyba się tekstura za bardzo nie zmienia, więc... Muszę niestety się tutaj tak... jakoś spinać. A... trudno. Ale naprawdę ta animacja tutaj obalającego się tego... tych roślinek takich, o... Super, super to wygląda. Jak zdążymy, to byśmy pojechali najwyżej po kupić łyżkę, jak się mi kasy starczy, to będzie trzeba wziąć kredyt. A później poszukam... poszukam takiej znajdźki, żeby mi ten kredyt chyba się pokryło. Tak mniej więcej. Trudno, teraz on najwyżej się poprawi nawet. Tu jest zachwaszczenie, wiecie, w procentach, więc na chwilę obecną mamy tutaj 0,4%. Zależnie z gdzieś się obrócimy. No, tu 50. Zależy, gdzie się stanie. No dawaj. 12 na godzinę. No tu nie poszaleję sobie z prędkością za bardzo. Niestety.
Generalnie jak widzicie, no jest tam już trochę palet. Mógłbym też to w sumie sprzedać. Ale jeszcze bym chciał poczekać. Może nawet na przykład do końca sezonu. Żeby sobie tak poczekali. To widać. Tutaj widać mniej więcej, gdzie są chwasty. Już w tą stronę to już tak nie bardzo. Ale mi się zdaje, że tutaj tak jakby jest ciemniejsza ta tekstura. Tutaj z prawej strony. Albo mi się zdaje. Nie wiem czemu w sumie te chwasty tak szybko wyrosły. Czy szybko? Może dlatego, że ja zrobiłem zasiewy od razu po kultywacji, dokładnie mówiąc po zbiorach kamieni. Może dlatego to tak wygląda jak wygląda. No w sumie może tak być, ale nie miałem czasu, żeby to robić tak raz to. Nie miałbym nic zasiane, jakby tak miał robić. Zobaczymy, może na przyszły sezon po prostu będę zrobię to trochę inaczej. Tu odczekam jeden sezon. Znaczy odczekam sezon. Zrobię inaczej, o. Będę wywijał dzień po dniu, albo zrobię po prostu czas na 5 albo na 15, żeby nie robić wszystkich prac w jednym dniu, tylko właśnie przewijać. Ty nie właśnie. O. Ale widać, faktycznie widać delikatnie tutaj różnica chyba. Jeszcze później zobaczę na minimapce, czy jest dużo tutaj roboty jeszcze do poprawiania. O. I tak muszę tak zrobić. Właśnie w tych chwastach. Dobra. Spróbujmy tak jechać mniej więcej prosto. Zresztą też nie jest takie łatwe jechać prosto tutaj na tym. Ale serio nic tu nie widzę. Tak. Wydaje, że opryski by były chyba dużo lepsze. Ale opryski są w tej drugiej fazie, wiecie. Wzrostu, w tej wysokiej. Chociaż tutaj w sumie też można było. Ale tutaj właśnie usunę sobie całkowicie chwasty. A opryski nie usuwają chwastów, tylko usychają. Te chwasty usychają i zostają na polu. Więc lepiej chyba tak. Przynajmniej na razie na tym etapie gry. Później nie wiem, czy ja tych chwastów po prostu nie wyłączę. W sumie w 19 też nie grałem na chwastach. Nigdy nie lubiłem grać na tych chwastach, bo właśnie to jest największy ból w tym momencie. Jak nie widać tych chwastów, powinny być moim zdaniem no, troszeczkę jednak bardziej widoczne, jakby się bardziej odróżniać. A tu teraz nie wiem czy... O, widzicie? Już mi jaki zrobiłem. Już ominąłem. Się
chyba nawet cofnę tutaj praktycznie do początku najlepiej. I leci. Żeby to chociaż było widać ślady. Ślady kół, to też by było trochę lepiej. Tam widzę też o. Czy ja w ogóle. Pytanie, czy ja w ogóle usuwam te chwasty. Czekajcie. Jest to moje pole tu. No, jest trochę mijako, widzicie? Jak mówiłem, albo trzeba gęściej jeździć. Ciężko, ciężko je tutaj ten. No mogłem w sumie pracownika zatrudnić i pracownik by to ogarnął. Ale w sumie wziąłem Zetora, mogłem wziąć Masseya. A Zetorem już bym sobie mógł w sumie ładować, ale dobra, już tu dużo nie zostało. Poza odcinkiem sobie najwyżej poprawię te miejsca, gdzie jest jeszcze zachwaszczone, albo zostawię, bo to prawdzie mówiąc. Ty, co mi tu kurde wyżerasz, co? Już. O, cztery się pojawiły. Ale trochę dziwnie się respawnują tak blisko gracza. Trochę to dziwnie wygląda, szczerze mówiąc. Co mnie jeszcze dziwi, jedna sprawa. I że... O, gdzieś tu. To pole tutaj, po prawej stronie, o to właśnie. My już jedziemy drugi sezon, a to pole dalej jest zachwaszczone i nie robione nic na tym polu. Nie wiem, czy on po prostu zostawił u gór, czy jakiś. Na jeden sezon? Mógłbym kupić te pole nawet w przyszłości, ale no my kupujemy jak na razie najtańsze pola, najtańsze landy, które mi stać. Nie stać mnie za bardzo na w ogóle na landy. 9000 ledwo mi starczy, nie wiem. Dobrze, że tego nawozu jeszcze mam, to będę mógł rozrzucić chociaż zwykłym albo chociaż płynnym. Jak to wygląda? No co, 12 minut tego odcinka, pole praktycznie całe zrobione. Ale fajnie, że te zwierzaki dodali. Kurde, coś innego na tej mapie, chociaż trochę. Ciekawe w ogóle, kiedy wyjdą jakiekolwiek mapki do farminga. W miarę oczywiście ciekawe, żeby tam, wiecie, to wszystko działało tak, jak powinno, pracownik. Najgorszy to chyba będzie ogarnięcie pracowników do mapki. Ponieważ teraz oni jej dalej się jeszcze bugują. Tak spod naszej kochanej cukrowni, którą stawiałem w poprzednim odcinku, na który oczywiście gorąco zapraszam do obejrzenia. Wysłałem go po kolejną przyczepę, żeby po prostu, wiecie, woził w tom i z powrotem. Wiecie co odjebał? Zahaczył się o drzewo i nie mógł ruszyć. Więc dobra. Dobra, zostawimy to. Zostawimy tę parę tutaj. Parę takich tam przejazdów, to już nie będziemy się aż tak zagłębiać. I dobra. A właśnie. Pytanie za 100 punktów, nie? Oj. Pytanie za 100 punktów, czyli... Dobra, włączamy.
Tego gasimy na razie. Chciałbym coś sprawdzić. Więc bierzemy Maseja. Potepniemy sobie naszą przyczepę samozbierającą. Pik. Podłączamy kabelki. Piśkie. I teraz tak. Pojadę tędy. Sprawdzę, czy to zadziała, bo kiedyś oglądałem u kogoś właśnie, że zbierał sobie normalnie przyczepą samozbierającą. Oczywiście mało to realne jest, ja wiem. Okej. Okay. Nie to. Nie ten przycisk. Teraz pytanie, czy mi się to otworzy całe, czy nie? Mogę, czy nie mogę? Mogę. Dobra. Ale nie otwiera się całe. Ale kit. Ale kicz. Ja tu mam 50 tysięcy litrów. Zbierajmy tak, ile mogę. To trochę kiczowato. Czekajcie. Pamiętam, że to jakoś się to robiło, ale... Czekajcie, czy to nie jest... Czekajcie, chwila, moment, kurde. Chwila, moment. Tu. I teraz było. Podnieś lewy shift i J. Teraz zobaczymy. Shift. To chyba nie. Dziwne. Nie można tego jakoś opuścić. No trudno, dobra. Jakoś spróbujemy to jakoś zebrać. O. Zakręcimy sobie tak. Tak, widzicie, tutaj pięknie rośnie wszystko. Pięknie. Próbuję tutaj wjechać jak najbardziej w prawo. No ja tutaj za dużo, to ja nie zabiorę. Raczej. Oj, nie zawieź się. Widzicie, no można by tak w sumie robić, ale kurde no... Że ja tego nie mogę zebrać. Dobra, wiecie co? Czy na szybko przesiądę po prostu do tego. Pyk. Odłączymy sobie. Tylko teraz pytanie. No właśnie. Ja i tak łyżkę bym potrzebował, nie? No raczej bym potrzebował mychy. O, dobra. Czyli co, lecimy na sklep. Mam nadzieję, że jakąś błyszkę tanią dostanę. Lecimy na skróty. Ten sąsiad się nie obrazi.
Ten i tak nic nie robi na tym polu, więc spoko. I okej, teraz tak, łyżki. Ładowacze trzeba 1600, jasny kwit. W ogóle jakie są rodzaje, ale 1600 za uniwersalną, a nie, no nie, ja mam 9000, kurde, nie to, tylko tu, a ty nie w ładowaczach też? Nie, dobra, czyli bierzemy tą. Okej, bierzemy to i lecimy. I dobra, teraz powinno nam otworzyć całkowicie silos. Nie ma jak jazda na skróty przez pole sąsiada. Teraz pytanie, gdzie ja mogę sprzedać kiszonkę? Czy kiszonkę to pewnie w biogazowni? To raczej takie praktycznie, że oczywiste. Co jest? Ej. To się zbugowało? Czy jaki gwint? Chyba tak, chyba ewidentnie się coś zbugowało. Że ja tego otworzyć nie mogę, to jest dziwne. Dobra, ale spróbujmy. Spróbujmy tutaj. Jeszcze raz tu. No nie, no w poprzednim się normalnie otwierało. Jak się wzięło tutaj z brzegu, to się później otwierało ten. Dobra, a ja wziąłem w ogóle łyżkę do kiszonki. To jest właśnie teraz pytanie za 100 punktów. Czekajcie. Łyżki. W lewej, ale czy to jest, czekajcie, to jest kiszonka? Taki znaczek ma kiszonka. Taki, a dobra, no czyli nie. Dobra, lećmy to sprzedać i będę kończył chyba już ten odcinek. Tylko teraz pytanie, gdzie my to sprzedamy? O, bo w ogóle zobaczcie. Buraki! Brakuje materiału. Jeden dzień ja zawiozłem dwie przyczepy. Dwie przyczepy i mam 2000 litrów, więc w sumie możemy zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda paleta.
Kurczę, tutaj... Dziwne. Ej. A dobra, produkt. Dlatego ja nie widziałem tych znaczków. Dobra. Nie, także tu jest ten. A tutaj już mamy cukier gotowy, zobaczcie. Refined sugar. A to jest chyba za ciężkie jednak, tak. Czyli tu będzie trzeba przyjechać z turem, żeby to załadować. Więc zajebiście, nie? Więc dobra, trzeba będzie wyłączyć naszą cukrownię. Zawieź im kolejną porcję buraczków i tu mamy 2000 litrów. Ile ma jedna paleta ogólnie? 10 litrów, czyli 20 palet. O jasny gwint. Ty, ja żałuję, że ja nie zrobiłem, wiecie czego? Że nie wziąłem sobie naszego małego. Nie załadowałem sobie po prostu tych... tego cukru. No ale trudno, no mówi się... Mówi się trudno, żyje się dalej. Więc szkoda. Dobra, mieliśmy kiszonkę sprzedać. Kiszonka... Kiszonka. Targ z zwierząt. Bejleron. Oznacz. Gdzie to jest ten targ zwierząt? Dobra, tego wyłączę. Znaczy, zgaszę silnik. Ty. Tam gdzieś. Aha, czyli to jest u handlarza chyba, zwierząt. Zobaczmy, no tu mamy prawie 10 tysięcy litrów. I zobaczymy, ile nam tego da. Ile zarobimy? Tam było po 300? Czy jak ja tą kiszonkę sprzedam sobie poza odcinkiem? No, sprzedam kiszonkę poza odcinkiem i ten. Później w sumie mam tylko kiszonkę. No, w sumie ta. Poza odcinkiem sprzedam tą kiszonkę i zobaczymy, ile będzie kasy. I ja będę chciał sobie od razu zrobić kolejną porcję kiszonki. Kupować raczej tutaj reszty na razie nie będę. Bo tu będę czekał już w sumie na żniwa. Po co ja tak jechał? Kurde, czy to jest tam? Dobra. I trzeba znowu przejechać przez most. Ale przynajmniej przez miasto się przejedziemy. Ale ogólnie cicho, cicho tu jest. Trochę mało samochodów tu jeździ. A szkoda, bo powinny. O, tutaj jeszcze trochę zacznę właśnie już pod koniec sezonu wozić do młyna. Więc tutaj też już zaczniemy produkcję mąki. A jak już zaczniemy produkcję mąki, no to i pomału będziemy się zbliżać do wyprodukowania jakiegoś chleba. Z tym, że ja nie będę mąki jakoś mega dużo też produkował, bo nie będę miał gdzie tego i tak trzymać. Później po prostu zawiozę tej mąki ile się da do piekarni. Resztę zostawię i będę czekał na jakąś na resztę produktów. O, może w ten sposób powiem. Dobra, zobaczmy, ile dostaniemy za te pół przyczepy w sumie. 3000. Nieźle, nieźle. Nie jest źle. Dobra.
Bo jeszcze mogłem zawieźć do biogazowni. Co w sumie by było lepszym wyborem, ale. Ale spoko. Zwierzęta. Rozmnażanie. 20%. O! Owce zaczęły się już rozmnażać, gdyż są. Mają już 8 miesięcy i zaczęły się rozmnażać owieczki, więc tutaj już pójdzie do przodu. Muszę im, widzę, trawy nasypać. Tutaj ziarna. 150 sztuk jajek już mamy. Bo to w sumie pokazuje razem. Za 3 miesiące zaczną mi się rozmnażać też kury. No, także tutaj lepsze ciasto. W sumie na chleb potrzebuję tylko mąki. A to będzie super, bo to będzie. Chleb będzie szybko się produkował. No niestety tutaj do ciasta potrzebuję od groma. Truskawek już trochę zawiozłem, a będę chciał to uzupełnić wszystkie te parametry do pełna i dopiero zacząć produkcję ciasta. Nie wcześniej. Więc tutaj będziemy czekać za sorgiem w sumie, bo sorgo mamy posiane. Chyba tylko sorgo, nie? Widzicie, kurde, no, gubię się tu chwilami. Tu mamy tą soję. I mamy sorgo i owies chyba, tak? Owies właśnie. Czy ja z owsa mogę robić? Tak. Czyli mamy owies i sorgo, czyli tu będziemy mieć te dwie uprawy. Poświęcimy na mąkę. No dobra, kochani, ja wam dziękuję za oglądanie. Kurde. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Do następnego odcineczka. Na razie. Trzymajcie się i cześć.